dzisiejszym odcinku spędziłem 100 dni z rodziną ninja, czyli festiwal złotego ninja. I jeśli zostanę wybrany, będę miał całą moc we wszechświecie. Lecz mój brat ninja nie chce, żebym miał tą moc. Aż na końcu do najbardziej szalonych walk ninja, jaki widziałeś. Jeśli chcesz to zobaczyć, to oglądaj do końca. Zostaw suba i like, to będzie szczęśliwy dzień. Napisz w komentarzu ninja, a przy widzenie serduszko odpiszę: a wbijacie Discorda i zapraszam do filmu. Słuchajcie, właśnie jestem tuż przed festiwalem złotego ninja! I tutaj będą wybory złotego ninja, czyli najlepszego ninja wszechczasów. Jestem naprawdę podekscytowany. Okej, dobra, tutaj jest mój sensei! I jeśli zostanę wybrany na złotego ninja, przyniosę pokój na całym Brooklyn. Ale po prostu chodźmy i zobaczmy! W końcu! Spóźniłeś się! Okej, troszeczkę się spóźniłem, ale musiałem dokończyć mojego lodu ekipy. W porządku, byłem naprawdę głodny. Jestem! Mój błąd! Spóźniliśmy się przez Godiego! To jest czerwony, czemu kłamiesz? Okej, dobra, nieważne. Dzisiaj mamy festiwal złotego ninja. Tylko jeden z was może zostać złotym ninją. Okej, słuchajcie, ci wszyscy ninja to jest moja rodzina. Czerwony to jest mój starszy brat. Żółty to jest mój młodszy brat. A różowa to jest moja siostra. Wszyscy mają swoje specjalne moce, ale ja tyle odwołem ciężej niż kiedykolwiek i dlatego myślę, że to ja zostanę wybrany jako złoty ninja. Wszyscy pokażecie mi swoje najsilniejsze ruchy. Różowa pierwsza. Okej, różowa jest pierwsza i pokaże nam swój najsilniejszy ruch. Zobaczymy, co pokaże. Nazywam to różową zadymką. A kochani, moje oczy, a przestań. A to boli. Perfekcyjnie. Okej, to było naprawdę niezłe, ale ja mam lepsze ruchy od niej. Naprawdę dobrze. Teraz żółty. Okej, żółty to jest mój młodszy brat. Zobaczymy, jaki ruch przygotował. Wiem, że on naprawdę dużo ćwiczył, więc zobaczmy. Okej, nazywam to żółta stal. Hola hola, ale nie wiem, czy wiesz, ale nie spędziłbym komfortowo tych 100 dni z rodziną ninja, gdyby nie fotel gamingowy X-Horn 2.0 od firmy Diablo. Jest on najwygodniejszym fotelem, na jakim siedziałem, ponieważ można nawet się na nim położyć i do tego jest naprawdę przepiękny. Zaufajcie mi i sami przetestujcie, a link do fotela znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Dlatego chciałem was poinformować, że Diablo organizuje specjalną akcję Diablo Family Challenge, w której są do wygrania naprawdę super nagrody. Jak wziąć w nim udział? Musicie wejść na stronę w opisie i wziąć udział w zadaniach konkursowych, lecz pamiętajcie, aby wykonać każdy etap od 24 maja do 30 czerwca, a może to wy wygracie nagrodę. Powodzenia! O mój Boże, jaki wiatr! A zaraz się przewrócę! Czy on właśnie się przewrócił? Wszystko w porządku? Zawsze się przewracasz! Ja nie mogę! Czerwony następny! Okej, w porządku. Czerwony to mój starszy brat i on jest naprawdę potężny. Trenowałem ten ruch od lat! Jestem silniejszy od was wszystkich! W sumie może to trochę prawda, ale zobaczymy, może się przeliczy. To jest moja wybuchająca pięść! O mój Boże, ale to boli! O mój Boże, on dosłownie teraz zabił jednego z tych bezdomnych! O mój Boże! Czerwony jest naprawdę silny! Tak, tak! Jeden z najsilniejszych ruchów, jakie widziałem! Bardzo mocne! Dziękuję, tato! Niebieski następny! Okej, w porządku, teraz ja mam przygotowany naprawdę dobry ruch! Uwierz mi! Dobra, użyję mojego najpopularniejszego ruchu, czyli... Goty Tornado Kopniak! Ała, to bolało! O, słuchajcie, zniszczyłem właśnie tych bezdomnych, chyba było nieźle! Dziękuję, dziękuję, naprawdę na to długo ćwiczyłem. Dziękuję, tato. Słabiak, jesteś najsłabszy z nas wszystkich. O mój Boże, mój brat czerwony zawsze jest naprawdę niegrzeczny. Nie wiem dlaczego, ale prawdopodobnie dlatego, że wczoraj jako jedyny nie zjadł ciasteczka, a my wszyscy zjedliśmy. O, jest czas.
Wszyscy ustawiałem się w szereg. Czas wybrać złotego ninja. O, to jest ten czas. Okej, dobra, miejmy naprawdę nadzieję, że zostanę wybrany. Naprawdę przez miesiące do tego ćwiczyłem. Zabiłem tak wiele demonów i naprawdę mam nadzieję, że mnie wybierze. Jestem jedynym oczywistym wyborem. Jestem perfekcyjna. Okej, jedyną konkurencją, o którą muszę się martwić, to czerwony i różowa. Żółtym się nie martwię, bo on odeblał podczas robienia własnego ruchu. Złotym ninja zostaje... Ja proste! Goti! Oh yes! Jej! Nie mogę w to uwierzyć, że zostałem wybrany jako złoty ninja. To jest niesamowite. Dziękuję, tato. Ja zawsze chciałem zostać złotym ninja. Ja nie mogę spójrzcia mojego brata czerwonego. On cały czas się do mnie pruje. Nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję bardzo. Uspokójcie się, dzieci. Wszechświat przemówił. O, dziękuję, wszechświecie. Musimy wprowadzić teraz intensywny trening. Mój tata będzie żałował, że mnie nie wybrał! Słuchajcie, teraz medytujemy. I już miałem naprawdę dużo intensywnych treningów i jestem strasznie tym podekscytowany. I muszę się troszeczkę wyluzować i pomedytować i znaleźć mój spokój. Wyglądacie wszyscy naprawdę dobrze. Co jest z żółtym? Właśnie co się stało z żółtym? Czekajcie, czy on dosłownie teraz zasnął podczas medytowania? To jest jedyna rzecz, której nigdy nie powinien robić. Słuchajcie, naprawdę mam dużo obowiązków przez to, że jestem złotym ninja, a oznacza to, że jestem najlepszym ninją na całym świecie i mam wiele do zrobienia, aby sprostać temu imieniu. A, mam nadzieję, że mój sensei jest ze mnie dumny i z moich medytacji. O! Mój Boże! A kurde, czerwony jest chyba naprawdę zły, że nie wygrał konkursu. Skończyłam! Naprawdę mam nadzieję, że idzie mi dobrze. Czerwony, masz w sobie za dużo złości. Dobrze, wiem! O Jezu, co się dzieje? Oni właśnie wdają się w kłótnie. Ja powinienem zostać złotym ninja, a nie ten słaby niebieski. Czekaj, co? Co? Co ty o mnie mówisz? Spokój, chłopcy! Idę stąd! O kurde, czerwony wypadł z kręgu medytacyjnego, którego nigdy nie opuszcza. Niebieski, robisz to naprawdę dobrze. Ale mamy dużo rzeczy do zrobienia, dopóki nie dam ci złotego bożka. O, ja potrzebuję naprawdę złotego bożka. Dzięki temu będę miał prawdziwą moc całego wszechświata. Niby jest mój, ale nie do końca. Tak mówi sensei. Nie wiem, jak to działa. Chodź za mną, mam coś dla ciebie. O rany, w porządku, ciekawe, co to będzie. Mam nadzieję, że da mi złotego bożka, chociaż nie wiem. O kurde, widzę stąd góry chmur, musi być sami na 2000 piętrze. Ten pałac jest naprawdę wysoki, bo jest zbudowany na najwyższym szczycie. Co to jest? To jest worek? To było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co robi ta torba, że jest taka wyjątkowa? Od złotego ninja do złotego ninja. Poczekaj, to tylko złoty ninja może mieć tą torbę? To jest strój złotego ninja! O mój Boże! Chcę to! Znaczy mam na myśli... Tato! Dziękuję za ten zaszczyt! O tak, Jezu! Nie wiem, co się teraz stało, ale po prostu naprawdę się podekscytowałem. Ubierz to! Łacza! Jestem przepiękny! Jestem teraz złotym ninja! Wyglądasz świetnie, synu! Dziękuję, tato! Ale mamy jeszcze dużo do zrobienia! Dopóki nie dam ci złotego bożka. Ten złoty bożek jest naprawdę wielkim sekretem. Oddaje całą moc we wszechświecie. Ale okej, chodźmy na trening. Dawaj, czerwony, to twój koniec. Aca! Te ciosy cię zniszczą. Boom! Pójdziesz do grobu i boom! On dosłownie blokuje każdy cios. Poczuj moją pięć! Aaaa, moja wątroba! To
uderzę w wątrobę. Palant, twój brat jest taki wredny. Jak się masz, złoty ninja? Chłopcy, przestańcie! Koniec treningu! O kurcie, w końcu, rady, jesteśmy tu już od kilku godzin. Naprawdę, złoty ninja ma dużo treningów. Goti, chodź za mną! O rany, co mój tata zaplanował? O nie, znowu muszę gdzieś iść z moim tatą. Czego chce mój tata? Okej, mój tata zabrał mnie z powrotem do pokoju, który dał mi strój złotego ninja. Zostań tutaj! Okej, mogę zobaczyć stąd moje rodzeństwo, jak się bawią. O mój Boże! Tak szczerze, to naprawdę chcę wrócić do treningu. To jest naprawdę fajnie. Słuchajcie, co tu robi mój tata? Czy to jest to, o czym myślę? To jest złoty Bożek! O mój Boże, on teraz w swojej ręce trzyma moc całego wszechświata. Ta statuetka wygląda jak jakiś nubek. Nie wiem dlaczego, ale może po prostu starożytni bogowie uważali to za jakiś symbol czy coś takiego? Jesteś gotowy, aby tego użyć? Porady, to naprawdę duży obowiązek. Jestem zestresowany, ale również podekscytowany. Ale słuchajcie, gdy dotkniesz się złotego bożka, dostaniesz wszystkie moce i sekrety całego wszechświata, które znasz. Wiedziałbyś na przykład, kto wygra euro w piłce nożnej, albo wiedziałbyś, kiedy będzie następna kartkówka niezapowiedziana. Będziesz widział wszystko i to jest wszystko w złotym bożku. Weź to. O kochani, w końcu nadchodzi ten moment, w którym dostanę złotego bożka. Słuchajcie, tym bardziej go wznoszę, to tym więcej czuję energii z niego. O mój Boże, mój brat czerwony pojawił się w idealnym momencie. Co? Tak. Jak mogłeś mu to dać? To niesprawiedliwe. Przepraszam, że trenowałeś gorzej ode mnie. Przepraszam za to, że jestem najlepszym ninją. Czerwony, to jest jedyna droga. Ja nie mogę się doczekać, kiedy posiądę całą energię z tego bożka. Dowiem się, co będzie w następnym odcinku Freeza. Ja zawsze byłem najsilniejszy. Ale nie dzisiaj, czerwony. Ja powinienem być złotym ninja, a nie ty. Ludzie, czerwony, uspokój się. O rany. Twój gniew jest zbyt wielki. Nie obchodzi mnie to. Jestem najsilniejszy. Pokażę wam wszystkim. Co się dzieje, co on robi? On wyciągnął shotguna. Wybuchająca pięść. Aaaa, tato. O mój Boże, Boże, mój tata zablokował całą eksplozję. Tato, wszystko w porządku. Poradzę sobie z tym, Goti. Weź swoje rodzeństwo i uciekaj. O nie, tato. O mój Boże, on niszczy ten cały dom paląc. Cały dom się pali. O nie, o dobra, jest tutaj żółty. Żółty, chodź za mną. Gdzie jest różowa? O mój Boże, gdzie ona była? Musimy się stąd wydostać. Stać! Nie! Czerwony wariuje! Chodźcie za mną! A, to było naprawdę bliskie! Mój brat czerwony próbował nas zabić! O nie, on teraz nas próbuje dogonić! On jest tam! Będziemy musieli mu uciec tam, gdzie on nigdy nie dostanie mojego złotego bożka! O, proszę, niech to będzie dobry dzień, wypełniony pełne mnóstwo jedzenia. Jesteśmy naprawdę głodni. Minęło już dużo czasu, odkąd spłonęło nasze dojo. A nasz brat czerwony cały czas non-stop nas szuka. Jestem wciąż z moim bratem żółtym i moją siostrą różową. I mamy dom w opuszczonym domu i tu naprawdę nie jest zbyt dobrze. Pachnie tutaj starym szczurem. Patrzcie na mój nowy ruch. Możemy go użyć do wygranej z czerwonym. O mój Boże, żółty zawsze się zachowuje głupio bez powodu. Żółty stalowy wiatr. O, okej, wow, to naprawdę dobry ruch. Wow, to naprawdę dobry ruch. To jeszcze on dosłownie znowu zemdlał. Żółty, wszystko w porządku. No.
znowu? Ludzie, naprawdę o nie powinieny się bawić mocami. Okej, kochani, jesteście głodni? Tak! Amigi, tak! To jest czas, aby rodzina ninja zjadła jakieś dobre żarcie. Myślę, że znam dobre miejsce, gdzie możemy je ukraść. Jest farma wróżkowego staruszka. O kurde, wróżkowa? W porządku. Jak na razie brzmi naprawdę dobrze. O, widzę tam tego staruszka tam. Ale musimy być naprawdę cicho. Musimy się tam zakraść. Musimy iść po cichu, żeby nie zobaczył nas w jego stodole. Okej, w stodole jest kilka koni i jakbyśmy zjedli takiego konia, ale byśmy byli tacy pełni. Koń ma tyle mięsa. Może zjemy to? Okej, to jest snopek siana, ale hej, to jest dla koni. Okej, oto plan. Niebieski, wskocz na grzbiet konia, a różowy, wyprowadź konia ze stodoły. Okej. Gotowi? Chodźmy. O mój Boże, ten stary farmer wróżka przyszedł. Co tu się wyprawia? Okej, jednym z moich sekretnych ruchów ninja jest to, że mogę pozostać idealnie nieruchomo i wtedy nikt nie będzie mógł mnie znaleźć. I wystarczy, że użyję bożka i będę niewidzialny. Daj mi moc, złoty bożku! Okej, wierzę, że teraz ten stary farmer nie powinien widzieć mnie ani całej mojej rodziny tak długo, jak pozostanę całkowicie nieruchomy. Wy robicie ze mnie głupka? BUM! Au, co jest, o rany? Co się stało? Dlaczego bożek nie zadziałał? Co jest? Co jest? Miałem być naprawdę całkowicie niewidoczny. To jest naprawdę dziwne. Dlaczego bożek nie zadziałał odpowiednio? Ale wróżkowy farmer nas znalazł, co my teraz mamy zrobić? Proszę pana, my tylko potrzebowaliśmy jedzenia. Och, mam na zapleczu ekstra kurczaka XXL. Kurczaka? Chodźcie za mną. O mój Boże, mam nadzieję, że to będzie kurczaczek z KFC. To brzmi przepysznie. Okej, więc jesteśmy już na wróżkowej farmie od dłuższego czasu, ponieważ on pozwolił nam tu zostać. I do tego ten farmer ma ogromną kaść kurczaków i jest naprawdę fajnym facetem. I w tej chwili oglądamy słodkie pieski. On właśnie robi nam jedzenie, albo nie? Ninja dzieci! Co się dzieje, farmerze wróżka? Chcecie więcej ekstra kurczaka? Pewnie, że tak! Kurczak ma najwięcej białka z wszystkich mięs. To jest oczywiste! Tak, proszę! Tak! O mój Boże, nie mogę się doczekać, kiedy zjem kurczaka. To jest największa radość podczas mojego dnia. Naprawdę, kurczak farmera wróżki smakuje naprawdę pysznie, nie będę kłamać. Dziękuję, farmerze wróżko! O mój Boże! Jak robisz, że twoje kurczaczki są tak przepyszne? Naprawdę, nigdy tego nie zrozumiem! Specjalny wróżkowy składnik! Co to za tajny składnik? Czekajcie, on powiedział, on robi, że kurczak staje się specjalny. O mój Boże, to jest czerwony ninja. Jak on nas tutaj znalazł? Znalazłem was. Co jest? Kim on jest? Wybuchowa pieść! O nie, wróżkowy farmerze, nie! Czerwony niszczy nam całe życie! Wybuchowy kopniak! O mój Boże, czerwony, co chcesz od nas? Daj mi bożka! Albo będzie koniec z wami i z domem farmera! Dobrze, weź to! Dobrze, tylko nie zabijaj. Zabijaj nas, czerwony, proszę! Nie masz pojęcia! Ale tata wciąż żyje! Czekaj, co? Musisz stoczyć ze mną jeden na jeden w moim nowym dojo! Jeśli chcesz go zobaczyć! O mój Boże, czerwony, chce, żebym zrobił z nim jeden VS1. Nie wiem, czy chcę to robić. Kochani, weźcie farmera wróżkę! Musimy się stąd wydostać! Naprawdę nie wiem, co robić. Co jeśli czerwony mnie zabije, jak będę z nim walczył? On ma teraz złotego bożka, który w sumie nie robił dla mnie zbyt wiele, ale on ma go teraz i nasz tata żyje. I zrobię wszystko, żeby zobaczyć naszego tatę.
Okej, słuchajcie, trenowałem ciężko każdego dnia i muszę być w stanie pokonać czerwonego jeden na jeden i zamierzam wrócić do dojo. A jednym z moich ruchów jest super sprzątanie, łacia! A mój Boże, moje rodzeństwo wariuje! Mega żółta stal! Czy on się znowu wywalił? Czy on znowu zemdlał? Czy wszystko w porządku? On ciągle robi ten ruch i zawsze mdleje, bo za szybko się kręci. O, jest wróżkowy farmer! Ninja dzieciaki! Jedzenie jest gotowe! Słuchajcie, uratowaliśmy farmera przed ogniem, bo był dla nas naprawdę miły. Zawsze daje nam darmowego kurczaka i naprawdę to kocham! Dziękuję, wróżkowy farmerze! Jesteś najlepszy! Dziękuję za uratowanie mnie stamtąd! Nie ma za co, wróżkowy farmerze. To są stare wieści. Nigdy nie powiedziałeś mi sekretnego składnika w twoim kurczaku. O, mogę ci powiedzieć, ale nikomu nie mów. O Jezu! Okej, umowa stoi. Chcę poznać sekret tego pysznego kurczaczka. Sekretnym składnikiem jest... Co to jest? Nie ma żadnego tajnego składnika! Co?! To nie ma sensu! To smakuje niesamowicie! Jak możesz nie mieć tam żadnego tajnego składnika? Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz! Jesz! Niektóre rzeczy są po prostu wyjątkowe! Ponieważ są wyjątkowe! Okej, chyba rozumiem, o co mu chodzi. Że ja lubię tego specjalnego kurczaka, więc sprawę to, że smakuje specjalnie. Rozumiem. Czy ta teoria w sumie skłania mnie do myślenia o Złotym Bożku. Złoty Bożek miał na celu uzyskać wszystko, co w wszechświecie. Potem próbowałem tego użyć i mi się tego nie udało. Ale teraz zaczynam się czuć, że samo posiadanie nie jest tym, co jest w nim wyjątkowego i co ma dawać ci całą moc. Może ta moc była cały czas we mnie. Farmerze Wróżko, dziękuję, pomogłeś mi bardziej niż kiedykolwiek. Ninja rodzino! Czas iść. Muszę iść pokonać mojego brata jeden na jeden, ponieważ znam już sekret Złotego Bożka. Chodźmy! Okej, to była naprawdę długa droga, ale dotarliśmy do tego czerwonego nowego dojo. Dzięki tej walce odzyskam mojego tatę i Złotego Bożka. Musimy go zniszczyć! Okej, w porządku, widzę tam jednego strażnika. To może być trudne, ale nie wiem skąd czerwony ma to wszystko. Okej, ten strażnik wygląda jak ninja. To jest plan! Ja zniszczę ninja od przodu i biegniemy tam do środka. Musimy być gotowi na wszystko! O, chłopaki... Okej, nawet nie wiem, czy dam radę zniszczyć tego strażnika. Wszystko, co mam. Moja miotła treningowa. Chodźmy. Idę po ciebie, tato. Koniec z tobą, głupi ninja. Idę po ciebie, tato. Bam! Wow, on zablokował mój cios swoim kijem treningowym. Dlaczego on też to musi mieć? Dzieciaki ninja? Dawaj, Goti! On na pewno nie poradzi się z moim ostatecznym ruchem. Goti, 1000 tornado kopniak! O, kochani, co się stało? To było tak duże kopnie. Czujesz, że mój brat chyba tam wiał swoim sikierą. Ale no dobrze, znokautowaliśmy go. Pierwszy strażnik zniszczony. Musimy odzyskać naszego tatę. Jest coraz bliżej. Widzę kolejnego w środku. Różowa, teraz twoja robota. Dajesz! Arigato! Ninja dzieciaki! Różowa chmurka! O mój Boże, ten różowy jest tak silny! Wow. O mój Boże, ona naprawdę dobrze udoskonaliła ten ruch! Dobra robota, różowa! Hihihi, perfekcyjnie! Okej, dobra, ostateczna chwila. Musimy być ostrożni. Wygląda, że został jeszcze jeden ninja strażnik tuż przy windzie. O mój Boże, widzę tam mojego tatę! Mój tata jest na górze! Musimy iść na górę! Żółty! Wszystko w twoich rękach! O Boże! Okej, idę tam! Wierzę w ciebie, niebieski! Naprawdę! Hej, strażniku! Ninja dzieciaki! Żółty wiatr stalowy! Czuję ten wiatr nawet tutaj! Jest najsilniejszy ruch, jaki widziałem! O mój Boże! Żółty! Zrobiłeś to! Bo pierwszy raz nie zemdlał po wykonaniu tego ruchu! Okej, pośpieszmy się na górę! Musimy ratować naszego tatę, o rany! Ach, ha, 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 ha. Wiedziałem, że przyjdziesz! Oczywiście!
Oczywiście, że tak! Muszę uratować mojego tatę! Oszalałeś, bracie! Teraz nie masz szans, kiedy mam... Teraz nie masz szans, kiedy mam Złotego Bożka! O, naprawdę? A czy znasz prawdziwy sekret Złotego Bożka? Wezmę tego Złotego Bożka prosto z twoich rąk, czerwony! Koniec z tobą! Nie ma mowy, że to weźmiesz! Pingwinowy wślizg! Wybuchająca pieść! O rany! Nie sądzę tak! Wybuchająca głowa! Goti, ty się to tornado kopniak! O mój Boże, czerwony znowu spalił cały dom! Czerwony, zatrzymaj to! Moje nowe dojo! A teraz robię mój ostatni ruch! O nie, on próbuje użyć złotego ciosu Bożka! Złoty cios! On nic nie zrobił? Nie znasz prawdziwego sekretu Złotego Bożka. Jak ta rzecz działa? Nie ma żadnego tajnego składnika. To wszystko to kim jesteś w środku. Ale jestem najsilniejszy. Muszę to przerwać, zanim potoczy się to dalej. Pozwól pokazać mi moją prawdziwą moc. Pieść Wszechświata. O mój Boże, pokażę mi prawdziwy sposób, co to jest moc całego wszechświata. Czerwony odszedł, to Jezu! Tato, uratowaliśmy cię! Teraz jesteś bezpieczny i nigdzie nie widać czerwonego. Wybiłeś z niego wszystkie atomy, wow! Okej, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostaw lajka i suba, no na co czekasz, stary? Rodzina Ninja pojawi się w kolejnym odcinku i pa, biacie na Discorda i koniecznie do następnego filmu! Pa! I jeszcze raz przypominam o tym, żeby zmienić wasze życie na lepsze i zajrzeć na stronę tego pięknego fotela Diablo, do którego link macie w opisie.